Cześć, to ostatni odcinek z targów IFA, w którym to przyjrzymy się nowościom Samsunga. Na targach największe, najciekawsze i najlepiej wyglądające stoisko ma Samsung. Chodźcie zobaczyć. Samsung jest tak ogromną firmą, że konkuruje praktycznie z większością producentów, którzy byli na tegorocznych targach. Najwięcej uwagi zostało poświęcone składanym telefonom. Flipów i foldów na stoiskach mieli co najmniej kilkaset i tutaj wcale nie przesadzam. Mała ciekawostka, tutaj ten cały ekran to nie jest jeden duży ekran, tylko to są tak naprawdę pojedyncze Samsung Flip 4, a po drugiej stronie mamy taką samą ściankę złożoną z Samsungów Fold. W tegorocznych modelach motywem przewodnim jest ewolucja i udoskonalanie zeszłorocznych rozwiązań. Folda 4 na pierwszy rzut oka można pomylić z zeszłorocznym modelem, jednak znajdziemy tu sporo mniejszych lub większych zmian. Nowy Fold wizualnie nie różni się za bardzo od poprzednika. Jedynie co ekran zewnętrzny jest delikatnie większy, ale tak naprawdę co się tutaj zmieniło, to Samsung poprawił wnętrzności. Nowy zawias, który ma niższy profil i podobno jest jeszcze bardziej niezawodny. Samsung chwali się tym, pokazując dziesiątki telefonów umieszczonych w maszynach składających. A dzięki usprawnionemu zawiasowi udało im się zmniejszyć zagłębienie na głównym ekranie, a i może, co ważniejsze, udało się poszerzyć frontowy ekran, co jest bardzo na plus. Poza tym usprawniono aparaty. W głównym umieszczono 50-megapikselowy sensor. Drugi aparat zmieniono z dwukrotnego na trzykrotne przybliżenie. Aparat do selfie, który jest ukryty pod ekranem, jest bardziej zamaskowany. Skrywa go większa ilość pikseli. Jednak jakość wykonywanych zdjęć jest dosyć kiepska, a i tak poddane są dużej postprodukcji. Mimo to jakość jest jak najbardziej używalna do wideorozmów. Oczywiście jeśli chcemy lepsze jakościowo selfie, to możemy użyć piątego aparatu przy frontowym ekranie. Albo rozłożyć całkiem telefon i zrobić zdjęcie głównym aparatem, cały czas mając podgląd na ekranie frontowym. Zastaniemy tu najszybszy androidowy procesor, jakim jest Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli mamy zwiększenie mocy obliczeniowej. No i te wszystkie zmiany nie są takie duże, jednak wszystkie na plus. W kolejnej generacji jednak chciałbym zobaczyć, aby odchudzili chociaż delikatnie bryłę telefonu, albo żeby zamykał się całkiem na płasko. Nie można odjąć Foldowi tego, że jest to najlepszy, przynajmniej moim zdaniem, jest najlepszym telefonem do pochłaniania multimediów, wgrania w gry, czy do multitaskingu, gdzie możemy mieć trzy otwarte aplikacje jednocześnie i jeszcze jedną w latającym oknie. No i nie można pominąć tego, że składanie telefonu jest super satysfakcjonujące. W porównaniu do Samsunga Huawei Mate XS2, moim zdaniem dużo wygodniej trzyma się w dłoń. Telefon jest cieńszy, ma tylko tutaj grubszą taką wysepkę na aparaty. Wygodniej się go składa, bo składa się go ekranem na zewnątrz, ale ma to jedną zasadniczą wadę. Jako, że te ekrany można tak naprawdę bardzo łatwo zarysować i wyobraźcie sobie, że ten telefon ekranem do środka wkładamy sobie do kieszeni razem z kluczami, monetami i wydaje mi się, że po miesiącu użytkowania będzie on cały porysowany. Mate XS2 dużo wygodniej trzyma się w ręku, bo jest w formacie tak naprawdę zwykłego telefonu. Może ewentualnie jest trochę większy i delikatnie grubszy, ale różnice są to niewielkie. Za to możemy sobie otworzyć ekran i tak naprawdę mamy mały tablet. Mamy tutaj też zaprezentowane, jakie są możliwości małych projektorów od Samsunga. Jak widzicie, w dzisiejszych czasach wielkiej inflacji, zamiast kupić sobie jedzenie, możemy je sobie po prostu wyświetlić na talerzu. Projektory swoją drogą bardzo fajne, mobilne, z wbudowanymi głośnikami oraz Smart TV. Jeśli traficie na dobrą promocję, to będzie bardzo ciekawa konkurencja dla projektora Xiaomi, którego recenzję znajdziecie u mnie na kanale. Samsung Odyssey Arc, mój wymarzony, najlepszy moim zdaniem monitor gamingowy, 55-calowy, zakrzywiony, a fajne jest w nim to, że możemy go przekręcić do pozycji pionowej i oglądać TikToki na full screenie. 55 cali dla wielu pewnie będzie zbyt przytłaczające, jednak widzę tutaj ogromny potencjał do gier, gdzie nie musimy skupiać swojej uwagi na każdym zakątku ekranu. Z takiego rozmiaru i zakrzywienia najlepiej skorzystają fani gier wyścigowych czy symulatorów lotu, bo ten monitor praktycznie nas otacza i pozwala jeszcze bardziej wczuć się w rozgrywkę. Tutaj chciałem pokazać, jak można obracać monitor, ale podbiegli do mnie pracownicy, tłumacząc, że dzień wcześniej ktoś zdążył już to zepsuć. Parametry ma z najwyższej półki, nie będę tutaj przytaczał, ale umieszczę link w opisie, jak i do wszystkich produktów z dzisiejszego filmu. Z tyłu nie mogło zabraknąć oświetlenia RGB.
Do monitora otrzymujemy kontroler do sterowania różnymi funkcjami. Głównie wykorzystamy go przy multitaskingu, zmiany rozstawień okienek czy przełączania się między ustawieniami. Bardzo fajny sprzęt i naprawdę chciałbym go mieć, jednak sam przed sobą nie mogę usprawiedliwić wydania ponad 17 tysięcy złotych na monitor. Tutaj chciałem podziękować sponsorowi mojego wyjazdu, Wasco Electronics. Polski producent elektronicznych tłumaczy, jak na przykład ten model V4, który tłumaczy głosowo z 76 języków. Korzysta online z 10 silników językowych, które zapewniają bardzo dokładne tłumaczenia. A w środku ma wbudowaną kartę SIM z działającym darmowym internetem, który działa w prawie 200 krajach. Aby dowiedzieć się o nim więcej, zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu z wyjazdu z targów oraz do kliknięcia linku w opisie. Flip 4, mniejszy brat Folda, również przeszedł kosmetyczne zmiany, nawet jeszcze mniejsze. Nowe Samsungi Flipy 4 różnią się od poprzednika tym, że mają odrobinę większy ekran. Usprawniono zawias, również wstawiono nowy procesor, jednak znajdziemy tu mniej RAMu niż w Foldzie. Ważnym usprawnieniem jest powiększenie baterii do 3700 mAh. To dobrze, bo użytkownicy poprzedniej generacji narzekali, że telefon krótko trzyma na baterii. Muszę Wam powiedzieć, że Flip 4 do mnie kompletnie nie przemawia. Tak personalnie to nie jestem w stanie znaleźć dla siebie zalet w tym telefonie w porównaniu do telefonów z klasyczną bryłą. Tak, składany ekran jest fajny, ale w tym przypadku nie dodaje nic do smartfona, w przeciwieństwie do Folda, bo ten po rozłożeniu jest małym tabletem. A Flip skierowany jest chyba bardziej do młodzieży i dla kobiet. Bo to, jak został zaprezentowany, to przede wszystkim rzucały się w oczy pastelowe kolory czy zwracające uwagę etui. Tak jakby miał bardziej się podobać niż być użyteczny. Żeby ludzie kupowali go dla mody, a nie dla funkcji. Jedyną taką realną odpowiedzią na Flipa jest Huawei P50 Pocket, który sprawia wrażenie jeszcze bardziej zabawkowego. A i to, że nie ma usług Google'a i trzeba kombinować, żeby je zainstalować. No moim zdaniem ten model nie zawołuje na zachodnich rynkach. Jedyny plus jest taki, że składa się na płasko. Ale bardzo dobrze, niech producenci się prześcigają w nowościach i rywalizują między sobą. To dla nas klientów będzie bardzo dobre. Samsung pokazuje też elektroniczne ramki na zdjęcia, bo tak naprawdę to są ekrany, monitory. Tutaj mamy takie porównanie, wersja z modelu 2021. No nie wygląda to dobrze, bo mamy duży połysk. Jest to błyszcząca matryca z błyszczącym pokryciem, ale zobaczmy, jak wygląda wersja na 2022. Tak szczerze, to sam musiałem najpierw podejść i dotknąć i sprawdzić, że jest to rzeczywiście ekran, ramka. To nie jest fizyczny obraz. Oczywiście, możemy sobie powiesić coś takiego w domu i wyświetlić dowolne zdjęcie, jakie chcemy i będą wyglądały, jakbyśmy to wydrukowali, albo był to obraz jakiegoś znanego malarza. Kolejny przykład elektronicznej ramy Samsunga. Jak się podejdzie, to oczywiście można zauważyć, że jest to ekran, ale tak spoglądając na to z 2-3 metrów, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie jest to prawdziwy obraz. Od dłuższego czasu wielu producentów, w tym i Samsung, starają się nie tylko tworzyć konkretne produkty, ale coraz bardziej zależy im na budowaniu ekosystemów. Tegoroczna IFA bardzo dobrze to pokazała. Nie tylko mi chodzi o to, że produkują przedmioty w pasujących do siebie kolorach, co swoją drogą kwintesencją tego jest samsungowski program Bespoke, który umożliwia dobranie różnych kolorów górnego i dolnego panelu Flipa 4, a i tak samo możecie dobrać kolory drzwi lodówki do swojego telefonu. Tak, dobrać kolor lodówki, żeby pasował do telefonu. No ale nie o kolorach chciałem tutaj mówić, ale o tym, jak urządzenia ze sobą są integrowane. Królem w tym jest Apple. Powiedzcie użytkownikowi Maca, iPada i iPhone'a, żeby zrezygnował z AirDropa, iMessage czy tego, że iPad działa bezprzewodowo, jak i dodatkowy monitor. Zresztą, wbrew pozorom, Samsung na tym polu wcale nie odstaje. Ma własne rozwiązania na to, co wcześniej wymieniłem. I przez to bardzo ciężko zmienić ekosystem i jest to dosyć kosztowne. W tym samym kierunku idzie Samsung, coraz bardziej zacieśniając więzy między własnymi produktami. Ale nie tylko, bo rok w rok wprowadzają coraz większą integrację z komputerami stojącymi na Windowsie. I tak z każdym krokiem podnoszą się mury każdego ekosystemu, żeby użytkownicy nie mogli uciec z nich tak łatwo. Integracje Samsunga może jakościowo nie równają się z Apple'em, ale za to ilościowo nie mają sobie równych.
Oprócz smartfonów, tabletów, smartwatchy, to Samsung produkuje ogrom produktów i praktycznie wszystkie są w ich systemie SmartThings. Lodówki, odkurzacze, przełączniki, gniazda, łosie, jelenie, sarny, dziki, piekarniki czy telewizory. Wygląda to tak, jakby Samsung chciał, aby wszystko, co w domu podłączasz do prądu, było ich produktem i wszystkimi urządzeniami będziesz sterował ze swojego telefonu Galaxy i odbierał powiadomienia o skończonym praniu na Galaxy Watchu. Ogólnie bardzo pozytywnie oceniam prawie wszystko, co Samsung wystawił i sam chciałbym mieć te produkty w domu. Bardzo cenię tego koreańskiego producenta za to, że nie boi się eksperymentować i wydawać kupę siana na testowanie nowych technologii i wprowadzanie je na rynek, jak na przykład składane telefony. Były to moje pierwsze targi z kamerą i muszę się przyznać, że nie było łatwo mi się odnaleźć, nagrywając tak na żywo pośród tłumu ludzi. Ale mam nadzieję, że takie inne materiały, przynajmniej chociaż części z Was się spodobały. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!